pustynnymi bezdrożami zmierzamy do Naka. Tu także jest świątynia boga Apedemaka. Na frontonie jest on przedstawiony jako trzygłowy bóg z czterema ramionami. Tutaj z kolei Apedemak wyłania się z kwiatu lotosu pod postacią węża z głową lwa. Bóg Apedemak jako opiekun rodziny królewskiej. Z lewej strony królowa Amanitore, z prawej król Natakamani. W sąsiedztwie jest tak zwany rzymski kiosk, mała świątynia w eklektycznym stylu egipsko-grecko-rzymskim. Trzeba zadać sobie wiele trudu, żeby wyciągnąć wodę z dużej głębokości. Przydaje się przy tym siła pociągowa osiołków. W Naga jest też świątynia Amona, ufundowana przez króla Natakamani w I wieku przed naszą erą. Wiedzie do niej aleja baranów symbolizujących boga Amona, podobnie jak w Dżebel Barkal. Ściany i bramy świątyni ozdobione są reliefami przedstawiającymi bogów i władców. Bóg Amon w dwóch wersjach, po prawej z Karnaku, po lewej z Dżebel Barkal z głową barana. W 1999 roku prowadziła tu badania polsko-niemiecka grupa archeologów. W głównym pomieszczeniu świątyni, gdzie trzymany był posąg Boga, odkryto nieuszkodzony, pomalowany ołtarz. Jego oryginał znajduje się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Chartumie. Po wizycie w Naka pora wracać do Chartumu.